Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o kilku nadchodzących zmianach w sezonie 8 oraz o tym, czego możemy się jeszcze spodziewać na przełomie sezonów. Z okazji, że tak mało zostało do nowego sezonu, organizuję giveaway na 1000 fałdolców. Na karnet raczej już nie będziecie potrzebowali fałdolców, ale może na pierwszego sklepowego skina w sezonie już tak. Szczegóły są w opisie tego filmiku. A wracając, to kilka dni temu Epic Games na Reddicie przeprowadziło na temat Fortnite tak zwane Ask Me Anything, czyli spytaj na to cokolwiek, na temat Fortnite'a. Padło tam mnóstwo różnych pytań. Naturalnie nie każdy z nich doczekał się odpowiedzi, albo przynajmniej jasnej odpowiedzi, ponieważ żaden z pracowników Epic Games nie może puścić ani jednego słówka o tym, co będzie w nowym karnecie. Tak czy siak, poznaliśmy kilka szczegółów co do zmian w samej rozgrywce. Przeczytam wam najciekawsze pytania i oficjalne odpowiedzi na nie. Oczywiście po polsku. A więc, czy samoloty zostaną usunięte w następnym sezonie? Tak, samoloty przyjdą do skarbca wraz ze startem sezonu 8. Latajcie póki można. Czy Double Pompa kiedykolwiek powróci? Nie mamy planów na przywrócenie Double Pompy. Bardzo wysokie obrażenia broni powinny być rekompensowane niską szybkostrzelnością. Omijanie tego czyni tą mechanikę zbyt potężną. Czy do gry wejdzie kiedyś tryb klasyczny ze starą mapą? Próbowaliśmy ująć ten klimat w trybie Powrót do przeszłości. Bardzo mało prawdopodobne jest to, że ten tryb będzie dostępny ze starą mapą. Czy Zapotlan powróci w niedalekiej przyszłości? Powróci co? Czy budynek w wykrzywionych wieżach będzie kiedykolwiek bezpieczny? Czy cokolwiek jest tak naprawdę bezpieczne? Czy planujecie usprawnić komunikację w oddziałach? Garść usprawnień nadejdzie w sezonie 8. Pomogą one w komunikacji pod względem oznaczania i dogadywania się. Czy macie jakieś plany co do powrotu odbijaczy? Nie, na ten moment nie. Chociaż jedno słowo na temat sezonu 8? Bananas. Bananas jako określenie na coś szalonego. Raczej nie będzie bananów w sezonie 8. I to w sumie tyle z tych według mnie najciekawszych pytań i odpowiedzi na temat przyszłości Fortnite. Ale to nie wszystko. Sezon 8 w życie wejdzie za niecałe 4 dni, więc już wkrótce, za dzień lub dwa, powinien pojawić się pierwszy zwiastun w postaci obrazka. Tak jak to było w przypadku paru ostatnich sezonów. Samych pomysłów na temat sezonu 8 jest już bardzo wiele, ale najgoręcej jest na temat teorii mówiącej o tym, że do gry jako kontras do góry lodowej nadejdzie wulkan. Na co może wskazywać sama postać Wściekłego Króla Ognia oraz fakt, że na drugim końcu mapy, naprzeciwko obszaru Króla Lodu, rozkręca on swój ognisty wir. Może on mieć w planach rozpętać wielkie ogniste tornado, na wzór tego sezonu 6, albo przywołać coś jeszcze gorszego, na przykład smoki, których już nie ma w zamku. Nie możemy też zapomnieć o możliwości zalania mapy, a przynajmniej jej części. Tuż pod koniec tego sezonu, w lesie różnych wskazówek do podwodnego świata, w postaci grafici z rybami, czy okna łodzi podwodnej, aż po samą postać ryby, do gry wchodzą takie oto skiny. Są to sloje podwodne i stylem bardzo przypominają łódź podwodną, która utknęła na jednym z lodowych szczytów na zimowej części mapy. W końcu ten topniejący lód i śnieg musi się gdzieś podziać. W wiosce wikingów odkryła się część lawy, która była na początku sezonu jeszcze pokryta śniegiem. To samo stało się na dole przy brzegach zamarzniętej wody. Teraz pozostało już tylko czekać. Na pewno wiemy teraz tylko to, że coś stanie się w płaczącej puszczy. Zostanie ona wysuszona i spalona, a budynek w wykrzywionych wieżach znowu zostanie zniszczony. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Busie Bojowym.